Marcin, gratuluję wygranej. W wywiadzie po walce w klatce powiedziałeś, że jutro urodziny, więc moje pytanie na początek. Czy to najlepszy prezent urodzinowy, jaki sobie sprawiłeś? Na pewno, 100%. Ale trudny taki prezent, to kosztowny bardzo bym powiedział, bardzo bolesny. Zwycięstwo, to kiedyś mój trener powiedział, że po wygranej walce szybciej się goi. Marcin, to przejdźmy do rzeczy, bo walczyłeś w grudniu, teraz nie miałeś za dużo czasu tak naprawdę na przygotowania. Gdzie ty zdołałeś się przygotować na takim poziomie, żeby stawić czoła facetowi, który ma jeden z najlepszych klubów w Polsce, jeśli nie najlepszy, i całą gamę sparring partnerów? W Beogardzie. A coś więcej? No, lokalnie, dużo. Ja mam bardzo dobrego sparring partnera w Anglii. Rozmawialiśmy o nim dużo, Modesto z Bukowskas. Ale jeszcze jeździłem tak troszeczkę do Koszalina, do znajomych klubów. Trenowałem z mistrzem świata w kickboxingu, z takim młodym chłopakiem. Tam też w klubie jiu-jitsu w Koszalinie też miałem bardzo mocnych grapplerów. No nie było tego grapplingu za dużo, ale czułem się mocno, no. Można powiedzieć, że no nie może nie decydującym, ale bardzo ważnym momentem było to, co wydarzyło się pod koniec tej trzeciej rundy. Przynajmniej tak wszystkim się tu wydawało. Drugi knockdown, co według ciebie też mogło być decydujące, jeśli chodzi o ostateczne losy. 30 sekund i ja trafiłem, tak? Tak. Poszliśmy na ostro, ja wiedziałem, że on 30 sekund, że on postawi wszystko na jedną kartę. Myślę, że też czuł, że przegrywa tą walkę na kartach punktowych. Nie wiem, który z sędziów dał mu rundę, bo tam w każdej rundzie był chyba knockdown. Tak? W każdej rundzie był. W pierwszej rundzie, w trzeciej na pewno, tak? W drugiej? W drugiej więcej trafiałem. Moje walki, jak oceniają, ja wiem, że tutaj też Bartek miał swoją rzeszę publiczności, tutaj troszeczkę ściany też miał po swojej stronie, ale ja jak walczę na wstecznym, to mi nie dają tych walk. Mimo to Bartek dostał tą jedną rundę tutaj, to ja nie wiem, od czego to zależy. Mimo wszystko szacunek do Bartka, bo Bartek to jest mega koń. Jednak widziałem, że moje ciosy robią na nim wrażenie. Mimo wszystko widziałem, że ta prawa ręka, prawy overhand, prawe sierpy dochodziły. Czułem się boksersko tutaj w tych płaszczyznach z nim dobrze. Mówisz, że na nim twoje ciosy robiły wrażenie, a czy na tobie cokolwiek zrobiło wrażenie? Tak. Tak już powiedziałem. Lewą nogą trafił na wątrobę, przytkało, ale nie poszedł za tym. W trzeciej rundzie miał taki moment, że poszedł gdzieś tam taką dłuższą serią na mnie i sklinczował. Też byłem trochę przytkany wtedy, no ale pod siatką trochę odpocząłem. Miał chyba zapięty chwyt, no ale mnie pod siatką jest ciężko obalić. Jesteś doświadczonym zawodnikiem i jak myślisz, czy to właśnie doświadczenie wygrało tutaj z młodszym Bartkiem? Na pewno odegrało tutaj doświadczenie kluczową rolę. Mimo wszystko Bartek ma jeszcze dużo czasu. Ja toczyłem swoją pierwszą walkę zawodową, jak miałem 28 lat. Teraz nie chcę powiedzieć źle, a ile Bartek ma lat? 24? 26. 26 lat. To już jest ile do przodu, nie? Także jestem przekonany, już takie mocne walki bierze. Bo walczył już o pas w wadze ciężkiej, teraz tutaj eliminator i już w pierwszej walce tam miał mocnego Czeczena. Także ja Bartka bardzo lubię, nie wiem, czy to było widać na naszych konfrontacjach wcześniej, na wymianach, na wywiadach. To jest sport. Ja zawsze powtarzam, tu bez względu na to, czy kogoś lubisz, czy kogoś nie lubisz. I tak trzeba wejść do klatki i walić na łeb, także to ktoś może być arogancki i wiesz, nadęty puzą, miałem też takich, a ktoś może być super przyjemny gościu, nie robi to żadnej różnicy, tak samo trzeba walić na łeb. Ja tylko... Przed walką nikt nie spodziewał się tak naprawdę, patrząc na twoje walki, na Bartka, że to będą trzy rundy, pełne rundy. Czy ty też szykowałeś się na trzy rundy, czy myślałeś, że jednak skończy to przed czasem? No, zawsze chcesz, wiesz, nikt ci nie płaci tutaj za nadgodziny, ale zawsze chcesz trafić, chcesz dobić. Ja tam miałem parę takich sytuacji, że trafiłem i poszedłem w parterze, gdzieś trafiałem, Bartek wstawał, Bartek twardy gościu, no trzeba mu przyznać, że twardy gościu, ale ja chyba też jestem trochę twardy mam ten łeb, no oboje twardzi jesteśmy. Ale jeśli myślimy o kategorii półciężkiej, to raczej rzadko kiedy trzy rundy z takimi mocnymi wymianami. Nie wiem, muszę zobaczyć tą walkę, ale chyba była bardzo intensywna z tego, co mi się wydaje.
muszę zobaczyć, bo mi narożnik tutaj, ja już widziałem przed, po drugiej rundzie narożnik, mówi, jest super, jest dobrze, mówi, nie daj mu iść do przodu i będzie dobrze, trzymaj gardę, pracuj i pójdź do przodu. No i tak zrobiłem, posłuchałem się mojego narożnika, może wymienię, kto tam był, Bartek Lipski, Wojtek Wiśniowski, Marcin Rynkiewicz, wszyscy z Białogardu, us! Ja jeszcze nawiążę, pozwolisz tylko króciutko do tej ostatniej rundy, bo nawet komentatorzy w pewnym momencie oglądając te powtórki mieli wątpliwości. Było to kopnięcie poniżej pasa? Nie było tego kopnięcia poniżej pasa? Czy Marcin Łazarz swoim doświadczeniem właśnie troszeczkę jeszcze tu... Poczułem to kopnięcie. Marcin, gwoli sprawiedliwości, znaczy gwoli ścisłości, tak bym powiedział. To było tak, że jeden z sędziów dał mu wygraną. Nie że wygrał rundę. Nie. Są wrzucone, możemy sobie zobaczyć. No dawaj, tak? Na gorąco. No to, bo ja tam się nie znam na sędziowaniu. Czego? Patrzymy na karty sędziowskie. Tutaj jest jeden z sędziów... 29 dla... I tu jest Szewczyk, zobacz, tu jest Szewczyk. Patrzymy na kartę... Jeden z sędziów mu dał dwie rundy. To chyba jakieś... Nie, jedna runda była, zobacz. Jedna runda tutaj, patrzę, druga runda 29, była. 29, 28, 28, druga i trzecia runda. 28. Czyli jeden z sędziów dał mu dwie rundy. Drugą i trzecią. Tak, dwie rundy, nie jedną. Drugą i trzecią. Jemu jeden z sędziów dał mu drugą i trzecią rundę, tak. Ty jesteś zaskoczony. No, tym sędzią jestem zaznaczony, do weryfikacji ten sędzia chyba. Takim mocnym akcentem kończymy prawie. Ja się tylko dopytam, tutaj też pojawiły się te głosy od razu, zresztą w komentarzach po walce też już mówiono, że to taki, można powiedzieć, nieformalny eliminator był do walki o mistrzowski pas. Nie, to nie ja to wywołałem. Ja widziałem dzisiaj wpis na Fight Exclusive Night na Instagramie, w gestii promocji chyba w kierunku Bartka to był taki wpis, że Bartek ma walczyć o pas wagi półciężkiej. I znowu pokrzyżowałem plany. Już 2 lata temu pokrzyżowałem plany Wojtkowi Januszowi, a teraz z klubu Berserkers, a teraz pokrzyżowałem plany Bartkowi z klubu Ankos. Wcześniej walczyłem też z klubem Opas, z klubem Arachion, a jestem sam jeden z Białogardu. Ale krzyżujesz plany. Pozdrawiam. Ale krzyżujesz plany. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego najlepszego. Tak jest. Chcę zapytać, 100 lat dla mnie. Którą piosenkę bardziej lubisz, czy 100 lat, czy 40 lat minęło? Jak jeden dzień! Naprawdę szybko poleciało, ale jeszcze stoję. No to właśnie, tak podsumuj. 40-latek, którym otwierają się też o dziwo perspektywy na walkę o pas. Tak, powiedział Igor po wywiadzie, że chyba jestem jak to dobre, stare wino, im starsze, tym lepsze. Coś w tym jest. Mój trener Piotr Gieral powiedział, że jestem taki diesel, że nie kończę się. To też by się nie skończyło. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo.